Cześć! Dzisiaj porozmawiamy o niezwykle ważnym temacie. Dobrych praktykach bezpieczeństwa i własności przy tworzeniu stron internetowych. W erze cyfrowej, kiedy każda firma przenosi swoją działalność do internetu, te kwestie stają się kluczowe dla sukcesu i bezpieczeństwa Twojego biznesu. Po pierwsze, własność domeny. Domena to Twoja wizytówka w świecie internetowym. Kluczowe jest, aby domena była zarejestrowana na Ciebie lub Twoją firmę. Daje to pełną kontrolę nad nią i chroni przed ryzykiem utraty adresu www w przyszłości. Pamiętaj, aby regularnie odnawiać rejestrację domeny, aby nie stracić swojej cyfrowej tożsamości. Jakie mogą być konsekwencje zaniedbania własności domeny? Utrata kontroli. Jeśli domena nie jest zarejestrowana na Ciebie, możesz stracić nad nią kontrolę. To oznacza, że nie będziesz miał wpływu na to, co jest wyświetlane pod adresem Twojej strony internetowej. Problem z odnowieniem. Jeżeli domena nie jest zarejestrowana na Ciebie, możesz napotkać trudności w jej odnowieniu, co w skrajnym przypadku może prowadzić do jej utraty. Ryzyko cyberskwottingu, czyli praktyka kupowania domen internetowych w celu ich odsprzedania po zawyżonej cenie. Ktoś inny może kupić, przejąć Twoją domenę i wykorzystać ją w sposób szkodliwy dla Twojego wizerunku lub biznesu. W najlepszym wypadku będzie chciał Ci ją odsprzedać za sporą kwotę, która może sięgać kilku tysięcy, a nawet dziesiątek czy setek tysięcy złotych. Oczywiście zależnie od rozpoznawalności i wielkości Twojego biznesu. Punkt drugi. Serwer na Twoje dane. Wybierając hosting dla swojej strony, zdecyduj się na rozwiązanie, które zapewni Ci do niego nieograniczony dostęp. To ważne, abyś mógł swobodnie zarządzać zawartością strony, dokonywać aktualizacji lub szybko reagować w przypadku awarii. Pamiętaj również, aby, tak jak w przypadku domeny, hosting był zarejestrowany na Ciebie. Jakie mogą być konsekwencje wyboru niewłaściwego dostawcy serwera? Po pierwsze, brak dostępu do danych. Jeżeli serwer nie jest zarejestrowany na Ciebie, możesz stracić dostęp do swoich danych, co utrudni zarządzanie i aktualizowanie strony. Po drugie, zależność od osób i firm trzecich. Możesz stać się zależny od właściciela czy administratora hostingu, co może prowadzić do problemów, jeżeli będzie potrzeba pilnej reakcji, na przykład na awarię. No i po trzecie, ogólne ryzyko bezpieczeństwa. Przechowywanie danych na serwerze, nad którym nie masz kontroli, zwiększa ryzyko wycieków danych i ataków hakerskich. Punkt trzeci naszego rozważania to dostęp do narzędzi analitycznych. Narzędzia takie jak Google Analytics czy Google Search Console są nieocenione w zrozumieniu, jak użytkownicy wchodzą w interakcję z Twoją stroną. Upewnij się, że masz pełne dostępy administracyjne do tych narzędzi. Pozwoli Ci to na pełną analizę i optymalizację Twojej strony. Jakie mogą być konsekwencje zaniedbania tego obszaru? Po pierwsze, brak wglądu w ruch na stronie. Bez dostępu do narzędzi analitycznych trudno jest zrozumieć zachowania użytkowników, co utrudnia optymalizację strony pod kątem zwiększenia ruchu i konwersji. Po drugie, problemy z rozwojem strony. Bez analizy historii danych ciężko jest wdrażać poprawki i rozwijać stronę. A co jeśli głównym administratorem będzie agencja marketingowa, od której aktualnie chcesz odejść? W skrajnym przypadku możesz zostać z pustą kartką. Trzecie zagadnienie bezpieczeństwa to regularne kopie zapasowe. Jest takie powiedzenie. Ludzie dzielą się na dwie grupy. Pierwsza z nich to ta, która robi backup, a druga to ta, która będzie robić backup po pierwszej poważnej awarii. Regularne tworzenie kopii zapasowych strony internetowej to fundament bezpieczeństwa cyfrowego. W przypadku awarii serwera, czy ataku hakerskiego, czy przypadkowego usunięcia danych, będziesz mógł szybko przywrócić swoją stronę do pierwotnego stanu. Jakie mogą być konsekwencje braku backupu? Po pierwsze, ryzyko utraty danych. Brak regularnych kopii zapasowych może prowadzić do całkowitej utraty danych strony w przypadku awarii serwera, błędów ludzkich czy ataków hakerskich. Po drugie, trudności w przywracaniu strony. W przypadku problemów z serwerem lub oprogramowaniem, brak kopii zapasowych może oznaczać konieczność ponownego tworzenia strony od zera, co jest czasochłonne i kosztowne. Po trzecie, utrata zaufania klientów. Utrata danych może negatywnie wpłynąć na zaufanie użytkowników i klientów, co z kolei może mieć długotrwałe skutki dla reputacji Twojej firmy. Podsumowując, każdy właściciel strony internetowej powinien zadbać o własność domeny, wybrać odpowiedni hosting,
mieć dostęp do analityki i regularnie tworzyć kopie zapasowe. To fundamenty, które zapewniają bezpieczeństwo i stabilność Twojej obecności w internecie. Każdy z tych punktów podkreśla, jak ważne jest odpowiedzialne zarządzanie stroną internetową i dbałość o aspekty techniczne i administracyjne. Pominięcie tych kwestii może prowadzić do poważnych problemów, które mogą mieć długotrwałe, negatywne konsekwencje dla Twojej działalności w internecie. Dzięki za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Nie zapomnij subskrybować kanału i zostawić komentarz z Twoimi doświadczeniami w tym temacie. Do zobaczenia w kolejnym filmie.